Dagmara Moranowska, dzień dobry. Pogoda nad Polską cały czas kształtuje pole podwyższonego ciśnienia, do kraju napływa masa ciepłego i wilgotnego powietrza. Początkowo w nocy pogodnie jedynie na wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu wystąpią na Pomorzu i w centrum. Na termometrach od 13 do 17 stopni, także całkiem ciepła noc przed nami. Wiać będzie słabo ze wschodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie głównie na Pomorzu i w centrum. Tam pojawią się też przelotne opady deszczu, lokalnie zagrzmi. Po południu również na południu Polski także pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 26 stopni na północy do nawet 31 stopni, także bardzo ciepło. Wiać będzie nadal ze wschodu słabo i umiarkowanie, ale w czasie burz wiatr może być silny i porywisty, także uważajmy na siebie. Noc w regionie z zachmurzeniem zmiennym od małego do dużego, głównie na północy i na południowym zachodzie zachmurzenie duże. Tam pojawią się jeszcze przelotne, zanikające już opady deszczu. Na termometrach od 15 do 17 stopni, wiać będzie słabo ze wschodu. W ciągu dnia w całym regionie bardzo pogodnie, nieco więcej chmur w części północnej, a po południu także w północno-wschodniej i tam pojawią się przelotne opady deszczu, niewykluczone są i burze. Na termometrach od 27 do nawet 29 stopni, wiać nadal będzie słabo ze wschodu. W piątek zachmurzenie umiarkowane i małe, na termometrach w nocy 17 stopni, w ciągu dnia do 29 stopni. W sobotę zachmurzenie małe, nad ranem możliwe opady deszczu, 16 stopni w nocy, w ciągu dnia do 30 stopni. W niedzielę także pogodnie, w nocy na termometrach od 15 do 16 stopni, w ciągu dnia cały czas upalnie do 30 stopni. Także ta fala upałów, drodzy Państwo, na razie z nami pozostanie. Do zobaczenia.